Rząd przyjmuje specjalne regulacje ustawowe, które są reakcją na powódź. Przewidują one dodatkowe środki dla uczniów, by mogli między innymi odkupić zniszczone podręczniki, wakacje kredytowe dla osób dotkniętych powodzią, a także skrócenie formalności, by przyspieszyć odbudowę zalanych obszarów. Żywioł wciąż jest groźny. Fala kulminacyjna przechodzi przez województwo lubuskie. Woda wdarła się na ulicy Osiecznicy w powiecie krośnieńskim. Podtopionych zostało ponad 70 posesji. Fala powodziowa dociera do krosna -Odrzańskiego. Na jej przyjęcie szykują się słubice i kostrzyn nad Odrą. Od raportu na temat sytuacji w kraju rozpoczęło się dzisiejsze posiedzenie rządu. W miarę przesuwania się fali przesuwamy też siły i środki do zabezpieczenia wałów. W budżecie państwa resort finansów zabezpieczył na walkę z powodzią 2 miliardy złotych Unia Europejska z zgodziła się by do tej sumy dorzucić jeszcze środki z funduszu spójności, które już wcześniej zostały Polsce przyznane. Zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych. To nie znaczy, że wszystkie będziemy musieli wydać. Bez prądu pozostaje 1700 odbiorców, 100 wodociągów pozostaje nieczynnych lub woda z nich wymaga przegotowania. 200 szkół zostało uszkodzonych, a niektóre z nich są całkowicie niezdatne do użytku. Od sieci mobilnej odciętych jest mniej niż 1000 osób. Na tereny powodziowe i zagrożone resort cyfryzacji planuje przekazać blisko 16 tysięcy laptopów. Powódź dotknęła 120 tysięcy hektarów w działach rolnych. Poszkodowanych zostało ponad 4300 rolników. Powodzianie zgłaszają się po ogłoszone przez rząd zasiłki. Blisko 20 tysięcy rodzin otrzymało takie zasiłki. Jutro specjalnymi regulacjami w reakcji na powódź ma zająć się sejm.